Siema, siema, jestem Rajot Grzyby, to jest kolejny z naszej serii Podwórko. Kolejny ze mną są oczywiście widzowie na czacie. Siemanko wszystkim, cześć. Jest odcinek już chyba 117, o ile dobrze pamiętam. Więc witam serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem sam, nie ma Krzysztofa. Bo Krzysztof w końcu streamu jest sobie poszedł, a ja tutaj zostałem i jeszcze chcę coś ponagrywać. No i co, słuchajcie, mamy miesiąc kwiecień, kolejny miesiąc już tutaj leci. O matko. Coś tam się wysypało chyba. Mamy kolejny miesiąc, wiecie, trochę kieszonki zostało. Ono nie dużo, co prawda, ale to i tak wszystko idzie w TMR-ek, także o to się nie martwcie. Słuchajcie, dzisiaj nowe rzeczy będą, znaczy będziemy robić stare, czy będziemy sobie siać kukurydzę na naszych starych polach, ale też jednocześnie będziemy robić coś nowego, bo już on pokazuje, co się dzieje. Jak widzicie, kasy na koncie trochę jeszcze mamy, bo zostało 174 tysiące. Kupimy ogólnie fest dużo nasion, fest dużo nawozów, bo nas w końcu na to stać. Krzychy porozwodził wapno, gdzieś tam jeszcze na pola. Pobronowaliśmy, czy po ten, tam już wiecie, coś zrobię rośnie. Powałowaliśmy i popryskaliśmy wszystko od chwastów, więc super. A tutaj też coś popryskałem, tylko popryskałem to właśnie od tego, żeby to po prostu roundup się wleciał i wszystko mi to wypalił. Znaczy nie wszystko do końca, bo wypala mi tylko pewien element tego pola, czyli to właśnie tyle, co widzicie, nie? Tu już trzeba sobie chwastem zarasta, ale nie wszystko zarosło, więc tyle, dlatego że, o, tak się może do góry podlecę. Tu widzicie, będziemy mieli takie pole, a tutaj będziemy mieli coś nowego, coś o czym jeszcze wam nie mówię. Zobaczycie już to niebawem, bo będziemy to budować, tutaj tak to będzie budowla. A myślę, że nawet wam się spodoba, naprawdę mam szczerą nadzieję, że wam się spodoba. Co do tego, cześć Patryk Z, witam serdecznie. Więc co do tego, to zobaczcie co i jak. No i co, się okazało, że... Ale Maciek, ty jesteś, kurde, nic nie można ukryć. No nic, trudno, macie spoiler. Wyciągnij się Maćkowi. Pole, które było na początku takie duże, teraz się okazało bardzo małe teraz, nie? W sensie jedno z takich, no, średnich pól się po prostu robiło, nie? No, także... Także spoko. Znaczy nie no, z wami na YouTube, na Twitchu sobie gadam, oczywiście to z widzami wspólnie podejmę decyzję, ale na, dla widzów, tych, którzy oglądają ten odcinek, a niektórzy nagrywają, to ma być niespodzianka, nie? Więc fajnie, żebyście jednak nie zdradzali wszystkiego, co to ma być robione, ale już zdradziliście to tak, będzie to obora. No. Szkoda, że się nie udało zachować tajemnicy, trudno. Ale będzie obora. Jaka? Zobaczycie. Pewnie niedługo. Mam, waham się nad dwoma oborami. Albo po prostu pastwisko, albo budynek obory, nie? Zobaczycie też, jak to będzie wyglądało. Przy okazji, w sumie, zanim jeszcze może pojedziemy, wszystko ogarnąć, to może nakarmimy sobie krówki, wiecie co? Ale pies czeka. Uf, uf, robi. Słuchajcie. Siadamy sobie do zatorka. Ja tak dzisiaj trochę posprzątałem. Jak Krzycha nie ma, to się nagle porządek trzyma. Nie, żartuję oczywiście. Tam wszystko zostaje przygotowane już po to, żebyśmy ruszyli sobie z naszym... jak to się mówi? Z naszymi siwami. Ale się skoczymy sobie na chwilkę nakarmić krówki, bo jak skwitnę sobie czas, to wiadomo, że jednak krówki też by wymagały troszeczkę je ogarnąć. Dlatego sobie wezmę przyczepę i od razu zobaczycie, jak działa ten mieszalnik do paszy. Jest po prostu niesamowity. Więc to sobie tylko podczepię. Właściwie tylko jedną podczepię szczepkę, nie mam co drugiego tam targać. Bez sensu. Więc będzie trudniej zawsze też mi tam cofnąć, nie? Więc okej. To sobie odczepimy. Dobra, super. To po prostu zaczepimy. Aha, czekajcie. Zapomniałem o czymś jednym takim rzeczy tutaj, bo... tak. Kable się nie podczepiają? Jakby chyba nie. No dobra, trudno. No, więc idziemy sobie. Załatwimy się tutaj z tym, z tą paszą. Pokażę właśnie, jak to wygląda. Bardzo fajnie się to działa. To wszystko, bo podjeżdżamy sobie właściwie i napełniamy po prostu z tej żmiki elegancko paszę. Więc o, sobie jedziemy. Bo już prawie jestem. O, jestem. No. Pasza sobie tutaj leci, jak widzicie. Z tego mieszalnika, super sprawa. No. I jeszcze tam nam zostało wymieszane. I teraz po prostu jedziemy do obory. Wjeżdżamy sobie z tym. Więc super sprawa. Widzicie, nic nie musimy robić, wszystko samo się pomieszało, tylko aby zapełnić raz i z głowy to jest, nie? Piękna sprawa, po prostu się cieszę, że takie coś mamy, nie? Na lewą, na prawą weźmy sobie. O. Trochę krówki mają tu niewiele tego jedzonka, ale... Zaraz się mi się dosypie, to będą więcej, nie?
Okej. Ten szalnik to z Modhuba? O kurde, co tu się... Co... Matko. Matko jedna. Co ja macie, kurzyłeś mnie, nie powiem ci skąd jest ten mieszalnik. Zdradziłeś mój sekret. Sypie to się czy się nie sypie? Boże, to pod kontrolą i sypałem chyba, nie? Tak. Świetnie. Ja to pod kontrolą i sypałem. A, trudno. Ty cało poszło? Co ty tupisz? Masz jeszcze ten sekret na kierownicy? Tak, normalnie mam. Mam cały czas. Jeszcze, siema Lion, witam Mlady serdecznie. Jeszcze bezczelny się pyta, nie? O, mi wkurzył, się nim tak podniósł, że hej. Dobrze, że sobie niedługo zrobię serię bez widzów. Bo już mnie denerwujecie. O, kotki, oczywiście to mniejsza. Jak wygląda sprawa z tym? Z tym. O, już poszło? Jezus Maria. Ale to leci. Ty, jeszcze tylko 7400 zostało. Ej, w sumie to... Robi robotę ta maszynka. To strasznie. Cześć, witam serdecznie. Pana Wolfa. O, fajna taka. Może tak? Się zmieści, czy się zmieści? Za łuk wziąłem trochę też, nie? No problem właśnie taki, że tej obory się fajnie wjeżdża, ale jak się wjeżdża do niej prosto, nie? A ja tak trochę wjeżdżam, wiecie. Nie zawsze równo. W ogóle tutaj to jest takie zawsze narąbane tak dużo tych... Sufit jest nisko, nie? Przecież tym się wydaje, dlatego tak to wygląda. Że... No to obora po prostu taka, wiecie, no jednak IRL jest zrobiona, nie? Więc troszkę tu jest taki też problemik z tym. Te jeszcze lubię racik? Ja wiem, że mnie lubicie. Dobra, sobie tylko zatankujemy wszystko u tych. Jeszcze to ostatnio będzie jakby ostatnia pasza, którą tam rzucimy. A potem po prostu idziemy już na pole, nie? Bo ogólnie samo w sobie pole będzie trochę nudne, więc chciałem wam coś innego porobić. Tak, trochę prac polowych, może nie, gospodarczych. Bo na prace polowe jeszcze będzie czas, właśnie za chwilę. I tylko tak, chcemy się tu teraz cofać elegancko jakoś może. Może postaram się troszkę powoli jechać. O. I co? Zamknę sobie tutaj bramę jednak tą. A, teraz właśnie są tak maszynki wystawiłem sobie, nie? Żeby było mi trochę łatwiej. Ale myślę, że teraz to wygląda trochę lepiej, nie? Może sobie naprzód zaczepię? Szczepię? No wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Znaczy ja nawet naprzód nie potrafię cofać, bo się nauczyłem tak tyłem jakby. Ale nie do końca mi też to idzie, nie? To tyłem. Więc tak... i tak będzie źle. Dobra, przyczepę no napinam. Może teraz tak sobie bardziej skontrujemy to. Okej, okay. Znaczy teraz skontrujemy, a wcześniej tak trochę trzeba najechać, nie? Okej, okay. No ale wam powiem naprawdę szczerze, fajnie mieć taką kasę na koncie. Bo teraz to co planujemy tutaj budować, to akurat nam kasa wystarczy, jeszcze i ciut zostanie. Ciągle też mówię, staramy się o dofinansowanie z Krzychem na pewną rzecz, na gospodarstwo. Coś wybudować, coś postawić, coś co będzie naszą trochę inwestycją. No i coś co ma się podobno zwracać, ale czy to się uda? Zobaczymy to, jak już będziemy działać z tym, nie? Więc... O, myślę, że zobaczycie niedługo takie rzeczy. Co i jak tam będzie. Ty, ja mogę sypać ile z sypem chyba, nie? Syp nie podnosi niczego. Ej, to sypem lepiej sypać jest, no bez kitu, tam syp leci, nie? No. No to z sypem jest super. W takim razie. Okej, okay. A bym tylko to miał wyjście jakieś. Dobra. Nie obraziłem się, Maciek, nie obraziłem się. No trudno, po prostu zepsuć spodziankę i tyle. Okej, okay. Zapalamy sobie ciągnik. O, właśnie, tyle jak widzicie mam worków. Więc jest trochę tego tutaj, chyba z 8 worków tych... Nie 8. Z 10 worków? 12 worków? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. 10 worków jest KSW i po 4 worki różnych nawozów. Czyli tam jest chyba Caletrosan, jest Pulan, jest Salmak i Polifoska chyba jest, nie? Jakoś tak. Myśmy sobie kupili. Okej.
zapnę sobie wszystko tutaj, co potrzeba. I lecimy. Ja wiem ogólnie, jak to wygląda, że takie mamy, mamy takie wielkie maszynki już i pole trochę coraz większe, a dalej mamy takie stare graty. Ale to właśnie spoko, że jednak gdzieś tam cały czas mamy takie jakby... Nie mamy takiego drastycznego przejścia na serii. Ja zawsze się o to bałem, bo zwykle moje serie polegały, że mam malutkie maszynki, potem nagle mam średnie i nagle mam duże, nie wiadomo skąd, nie? Więc tak staram się bardzo powoli, stopniowo przechodzić te wszystkie rzeczy tutaj na tej serii, żeby jednak było takie przejście smooth, a nie takie od razu boom, nie? Wiecie, myślę, że w sumie ta seria jest jedną z takich lepszych, chodzi o rozwój, bo widać ten rozwój, ale jest on nie na tyle szybki, nie tak bardzo szybki, żebyście zobaczyli, że wow, minęło 10 odcinków, a nagle co innego jest, nie? Więc to na pewno też spoko. To się nie do braków, nie do kukurydzy? A czemu nie do kukurydzy? Jaki problem jest zasypać kukurydzę tutaj? Wiesz, to rządki robi, nie? Co pół metra? Co pół metra. Więc teoretycznie siewnik, jak się patrzy, nie? No, mówię. To 10 odcinek, co leci, a ta nuta derwująca trochę? Może masz rację. Trzeba będzie pewnie jakoś sobie playlistę zmienić lekutko. Zaktualizować. Więc w sumie dobrze, że mi to mówisz, nie? Bo jak mało kto mi zwykle takie rzeczy tam podpowiada, więc jak coś to sobie mogę też nutki pozmieniać, nie? Można dzisiaj polać, jeśli sobie siądę i trochę nutek poaktualizuję. Bo mam taką fajną właśnie stronkę, gdzie są nutki bez praw autorskich i na spokojnie mogę wszystko tam ogarniać. Więc jak coś to mogę to załatwić, nie? Żeby te... żeby wszystko działało jak trzeba, nie? Żeby były jakieś nowe nutki i tak dalej. No, więc co, słuchajcie, jeszcze nie liczyłem hektarów w ogóle, a hektarki bym sobie chciał podliczyć, dlatego myślę, że będę sobie zapisał jakieś notatniki ogólnie, gdzie mam te hektary, po prostu potem sobie dodawać kolejne. Chociaż nie, bo teraz będziemy mieli więcej, bo kilka pól doszło takich połączonych, nie? No, więc sprawdzę, ile mamy hektarów i wam powiem na kolejnym odcinku, nie zapomnę, nie? Bo też w sumie dobrze było wiedzieć, ile teraz jest, ale myślę, że około 15-16 można nawet być, jakoś tak. Więc nawet nieźle. No i co, też jak mówiłem ogólnie, ten kombajn jest do 20 hektarów, tak mniej więcej, i będziemy dopiero mieli tam 20 z hakiem, to wymienimy sobie na nowy kombajn, nie? Więc jak na razie to jeden kombajn sobie jest tutaj i fajnie sobie działa. Jak trzeba będzie nowy, to oczywiście będziemy kupować go, nie? Póki co na 20 hektarów sobie spokojnie da radę. Ale teraz raczej coś będzie większego, nie? Raczej coś większego, takiego fajniejszego. Zresztą zobaczycie niedługo pewnie. Chociaż co jak na kombajnie dopiero go kupiliśmy, nie? Tak naprawdę, więc nie ma tutaj się jeszcze z nim rozstawać. On dopiero z nami tutaj zaczął sobie działać, więc tutaj bez sensu byłoby już wymieniać nowy, nie? Jakiś tam na kombajn, oczywiście. Dobra, elegancko mamy tutaj ogarnięte. Nie wiem w ogóle, jak tu będzie z tymi siewami, czy to będzie spoko szło, czy nie będzie spoko szło. Dobra. I teraz tak, czy ja to sobie mogę... Cyk i fuch. Może lekutko sobie przestawimy, żeby było tak jakoś, nie? Bo to jest chyba szerzej jest on, nie? Tak, ze strony jest lekko szerzej. Dobra, tak to zakładkę sobie brać, nie? O! To ja w ostatnim odcinku gadałem, że MTC nie ma... to gramy bez. Sorry. Obiecałem, że to nie ma... GPS-a, więc nie ma GPS-u, nie? Dobra, ale kiedy szpakowo? Jutro wydaje szpakowo jak coś. Bądźcie na streamie. Przecież widać było ostatnio Working Progress 100%, nie? I jak jest Working Progress 100%, to niedługo oczywiście premiera, także... jak w tym odcinku oglądacie, też pewnie Working Progress 100% już jest. Wiadomo. I wydajemy mapę 16 czerwca. Tak. No jest, to się nie skończy te pytania, nie? Ja myślałem, że wiecie, że ludzie to tak jakby trochę dorastają, nie? Po czasie. Że na początku masz oglądać się młodzi, a potem ci młodzi rosną i oni są ogarnięci. Nie. Nie działa to tak. No, więc nie wiem, czy się w ogóle uda mi się całego pola na pewno nie zrobię. Ja też nie chcę ogólnie nagrywać dzisiaj długiego odcinka, jak jestem sam, to raczej bym chciał zrobić krótszy odcinek. No bo nie ma sensu chyba tak długiego takiego cisnąć. To wszystko tak sobie załatwimy pewnie poza odcinkiem te sprawy tutaj co mamy. Mam nadzieję, że wiesz, żartuję, ale... Świat Games, słuchaj, to jest tak, że każdy ten sam żart mówi, nie? Więc pisząc, że to jest żart, to nie jest żart, nie? Znaczy inaczej. To jest żart, ale taki oklepany, że mnie nie bawi, nie? Wiesz, chodzi.
To tak jakbyś powiedział żart, nie tylko ty się śmiał, nie? Więc wiesz, żart ma bawić chyba też ludzi, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, że na tym polega żart, nie? Ale mniejsza, no dobra, powiedz jak to jest. Pytanie pytaniami, każde pytanie... każde pytanie o mapę to, wiecie, plus jeden do depresji, nie? I psycha siada, także zniszczy mnie kiedyś chyba. Będę musiał znowu zrobić sobie przerwę. A w sumie, no tak, już teraz robię sobie przerwę. No. Więc oglądajcie filma, a ja sobie... nie mam, nie. No. Ale mniejsza. Mniejsza o to, to wszystko tam gdzieś nieważne, nie? Sadkę kraj? Nie, no wiesz, choć ja i tak muszę sobie robić przerwę, nie? Bo jednak już się robi to tyle miechów pod rząd i to cały czas. Więc tak naprawdę przerwa się myślę przyda, nie? Jakaś taka... Dobra, nie wiem ile w ogóle tego zrobimy. Myślę, że jak walniemy kółko jeszcze jeden dookoła, znaczy dojedziemy do końca, to myślę, że będzie spoko, ale zobaczymy, nie? Tak, Lion, no dokładnie. Robienie mapy to strzał w kolano po prostu jest, nie? Jeśli na żywo, na streamach, matko jedyna. Gdzieś tak wystawiony na taką ilość krytyki. Opuszczam was, dokładnie, opuszczam. Z wami nie da się ten. Nie da się wytrzymać. O, dobra, no i fajnie to leci. Jeszcze ogólnie mam jedno pole do siania i to będzie pole, słuchajcie, które? W kukurydza w końcu zawita na polu 21, 29 i 28, nie? Tak? 21? Chyba to nie 21. 28, 29 tam to obok, nie? Naprawdę spory kawał pola. Mam nadzieję, że jak to się uda tam ogarnąć, to kieszonki będzie w brud. No i też trochę też tam coś sprzedamy, nie? Bo jednak... jak już postawimy tą oborę, co zresztą pewnie wiecie, no to będzie więcej krówek i więcej żarcia trzeba będzie robić, więc jak najbardziej się przyda trochę kukurydzy. No i myślę, że niedługo też jakoś tak na wakacje tej serii tutaj, na wakacjach, czyli jakoś tak czerwiec, lipiec, trzeba będzie kupić nową łąkę po prostu, żeby już coś fajnego mieć. A może jak nową łąkę, to może powiększyć stare łąki, nie? Na przykład. Też byłoby spoko. A tak tylko sprawdzę, poczekajcie. Jest potencjał pod powiększenie łąki, jak najbardziej jest. Jest potencjał, więc pomyślimy nad tym. Zwróćcie uwagę na jedno poletko do powiększenia. I myślę, że będzie spoko. Ja wiem, że trochę tak sieje to kukurydzę bez ładu i składu, ale tak naprawdę to idzie tak, i tak idzie na kiszonkę, więc jakbyśmy tego nie pokosili, to wszystko będzie i tak zmielone, nie? Więc tu nie musimy się trzymać równorządków, bo to nie idzie w kombajn do kukurydzy, tylko sieczka wszystko zgarnia od razu, nie? Rzecz garnia w sensie. Także no. Po co już obłożę na odcinku się dowiesz, co spoilerujesz? Nie mogę. Oj, przepraszam, no. No tak, będzie prosto obora, no już. Game over, Christopher. A co, gdzie jest Krzysztof? Nie ma Krzyśka chyba teraz. Chyba tak? Nie, no nie. Właśnie, weź sobie w ogóle ciekawy, jak na przykład będzie szło Krzyśkowi, kiedy ja na przykład będę miał przerwę, nie? Jak Krzysiek się tam rozwinie z lightami. Riot zostaniesz rolnikiem w prawdziwym życiu? O, broń Boże. Ja od tego uciekam rękami i nogami, nie? Ja bardzo lubię farminga, kocham tworzyć mapy do tej gierki, ale z realem to mamy mało wspólnego raczej, wiesz? Niestety tutaj nie zawitam za bardzo w progach rolników, nie? O, czekajcie, może trochę cofnę, trochę nie, tak nie poszło mi to dobrze z tym przejazdem. A, nie ma streamera, no tak, nie ma. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to tak wystarczy na razie. Tak się pożegnamy na tym odcinku. Bardzo miło, żeście byli. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Wpadać na kolejne oczywiście, w których to będziemy coraz bardziej tego zespołu ulepszać, zmieniać. Ja tu sobie to oczywiście dosieję. Dzięki za odcinek. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa.